żałuję, że nie ma Pana osobiście tutaj z nami. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, Pana Komisarza i wszystkich uczestników tego seminarium. Żyjemy w trudnych czasach. Pandemia sprawia, że nie możemy spotkać się osobiście, a takie spotkania są szczególnie cenne. Pozwalają budować wspólnotę, zawierać przyjaźnie, ale dobrze, że chociaż technika pozwala nam, byśmy się mogli widzieć i słyszeć. Bardzo się cieszę, że sprawa wsparcia dla rolników nabiera praktycznego wymiaru. Dlatego, że jestem rolnikiem, o czym wszyscy wiedzą, może czasy współczesne stawiają szczególnie wysokie wymagania wobec rolników. Może nigdy w historii te wymagania nie były tak duże. Zarówno globalizacja, która jest i szansą, i wyzwaniem, różnego rodzaju anomalia pogodowe, klęski, które nas dotykają, ale również coraz większe wymagania konsumentów, również społeczeństwa, które chce dbać o środowisko i z ochrony środowiska uczyniło wręcz jeden z najważniejszych paradygmatów rozwoju. To wszystko sprawia, że wiedza, którą rolnicy posiadali, wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, ta wiedza już nie wystarcza. Jeżeli byśmy pozostawili rolników bez skutecznego systemu podnoszenia zarówno ich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności radzenia sobie w tym skomplikowanym świecie, w którym żyjemy, to będą mieli ogromne problemy, przekładające się nie tylko na ich sytuację materialną, ale również będą mieli problemy psychologiczne, które zresztą są w wielu krajach Unii Europejskiej bardzo dostrzegane. W moim kraju my z polityki wobec wsi i rolnictwa uczyniliśmy jeden z najważniejszych elementów polityki państwa. Może nie we wszystkich krajach tak wysoki priorytet obszarów wiejskich i rolnictwa w polityce rządu jest jak w Polsce. Mamy specyficzne rolnictwo, rolnictwo, które jest z jednej strony naszą szansą, również i nastręcza wielu problemów. To jest spuścizna historyczna, polegająca również na tym, że mamy bardzo dużo małych gospodarstw, ale również mamy ogromne gospodarstwa, które w części Polski pozostały po czasach komunizmu. Chcemy, żeby te mniejsze gospodarstwa również pozostały. Tam jest może szczególnie trudno radzić sobie, żeby na stosunkowo niewielkim obszarze, areale, przy ograniczonych możliwościach produkcyjnych, prowadzić efektywnie te gospodarstwa, żeby dostarczały środków do życia, często jednego z kilku źródeł obok pracy poza rolnictwem. Chcemy tych gospodarstw jak najwięcej uratować, jak najwięcej utrzymać, dlatego że gospodarstwa, rolnictwo to nie jest tylko produkcja żywności. Nie wolno sprowadzać rolnika tylko i wyłącznie do wytwórcy jakichś dóbr poszukiwanych przez konsumentów. To są pełnowartościowi, pełnowymiarowi ludzie, którzy mają swoje aspiracje życiowe, marzenia życiowe, chcą i mają do tego absolutnie prawo, by realizować się pod każdym względem, nie tylko być dobrym rolnikiem. Rolnikom, jak powiedziałem, jest potrzebne wsparcie. Wsparcie na co dzień, nie tylko na poziomie edukacji, ale wsparcie nieustające. Dlatego AKIS jako system łączący różne instytucje, które mogą wesprzeć rolników, jest czymś naprawdę bardzo wartościowym. W Polsce to jest publiczne doradztwo rolnicze. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który utrzymuje i wspiera, i utrzyma, i będzie wspierał publiczne doradztwo rolnicze. Mamy dobrze zorganizowane szkoły rolnicze, z których część, ta najważniejsza, podlega również Ministerstwu Rolnictwa. Mamy naukę, która musi odpowiedzieć na szereg wątpliwości i pytań zgłaszanych przez rolników. Mamy 10 instytutów naukowo-badawczych, które również podlegają Ministerstwu Rolnictwa. Mamy organizacje społeczne, które chcą się angażować nie tylko w reprezentowanie interesów rolników, nie tylko w organizowanie protestów, jeżeli taka jest potrzeba, ale również w edukowanie, w przekazywanie
wiedzy, tłumaczenie rolnikom również tych różnych trudnych wyborów, konieczności, jakie współczesny świat stawia. Chcemy zaangażować w to również prywatne firmy, przedsiębiorców, tych wszystkich, którzy wspierają rolnictwo, które jest przecież dużym rynkiem zbytu również, którzy pozyskują surowce z rolnictwa i to jest przedmiotem ich działalności. Chcemy, żeby wszyscy w tym łańcuchu, skomplikowanym łańcuchu, znaleźli swoje miejsce i wzajemnie się wspierali. Polityka Unii Europejskiej, o której mówił Janusz Wojciechowski, serdecznie jeszcze raz go pozdrawiam, cieszymy się, że pewna wizja, pewne przekonanie o ważnej roli rolnictwa, ale tego rolnictwa właśnie powiązanego również ze środowiskiem, z przyrodą, rolnictwa opartego o rodzinę, o gospodarstwa rodzinne, że jest przekazywane przez pana komisarza i zaczyna znajdować w Europie uznanie również u tych, którzy całkiem inne modele rolnictwa do tej pory realizowali. To jest, myślę, wielki wkład również naszej części Europy, nie tylko Polski, naszej części Europy, Europy Środkowej, Europy Wschodniej, w to wielkie dobrodziejstwo, jakim jest wspólnota europejska. Ale ta polityka definiowana dla całej gospodarki jako Zielony Ład, a dla rolnictwa te dwie strategie od pola do stołu i bioróżnorodności, to jest polityka również wielkich wyzwań, zmiany myślenia, zmiany priorytetów, prowadzenia rolnictwa w taki sposób, żeby zaspokajało potrzeby konsumentów, ale jednocześnie sprawiało, że świat, w którym żyjemy, będzie nie pogorszony, a może również i polepszony, poprawiony. To wszystko jest również obszarem aktywności tego porozumienia na rzecz dostarczania wiedzy i innowacji dla rolnictwa. Nauka ma szczególną rolę rozwiązywania problemów, których może kiedyś nie było. Ale jednocześnie różnego rodzaju rozwiązania, które w Europie powstają, mogą istotnie pomóc rolnikom w przezwyciężeniu tych różnych problemów, zarówno w efektywności rolnictwa, wysokich plonach, wydajnościach, ale również w zastępowaniu pracy ludzkiej, której coraz bardziej na wsi brakuje. To wszystko również mieści się w obszarze badań naukowych i pewnej innowacyjności, która może dla rolnictwa być szalenie ważna. Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, życzę dobrego dnia, bo to, czym się zajmujecie, jest naprawdę ważne i zasługuje na ogromny szacunek. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.